Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od paru lat dziennikarz. Dzisiaj porozmawiamy o takim temacie, który jest konikiem Tomka, czyli o tym, kto z tak zwanej strefy budżetowej zarządzanej przez PiS przyjdzie do Jarosława Kaczyńskiego po pieniądze. Tomku. Jak na razie masz dobre informacje, chyba najlepsze na rynku. No w tej chwili moglibyśmy zakończyć ten program jednym słowem. Wszyscy. Cała budżetówka. Bardzo zbulwersowała ludzi informacja dotycząca przemycenia kolejnego podatku od pojazdów spalinowych w tych kamieniach milowych dotyczących funduszy unijnych. No przecież o tym ludzie nie wiedzieli. Tak naprawdę rząd Mateusza Morawieckiego mógł na ten temat negocjować. A tutaj się okazuje, że podobno chodziło o to, żeby pokazać jak gdyby inny kierunek zainteresowania dla Unii, dlatego żeby Unia odstąpiła Od od praworządności. reform w wymiarze sprawiedliwości. Żeby po No prostu to jest dała im carte fatalne. blanche na. To jest fatalne. No tam, ale pamiętaj, że tam jeszcze przywrócenie wyższego wieku emerytalnego, Tak. które to obniżenie tego wieku było jednym z przyczyn reelekcji PiS w 2019 roku. I teraz się okazuje, że tego się utrzymać nie da. I PiS, który to cofnął, no teraz zobowiązał się po cichu do zwiększenia, bo drodzy Państwo, warunkiem uzyskania pieniędzy jest nie tylko przywrócenie praworządności, przywrócenie sędziów, ale również podniesienie wieku emerytalnego i, tak jak powiedziałeś, opodatkowanie samochodów spalinowych. Ale też mamy teraz tak, mamy zarzewie konfliktu w ZUS. Mamy zarzewie konfliktu u nauczycieli. Oni dostały jakieś tam drobne podwyżki, ale co to jest 4,4% inflacji, kiedy oficjalna inflacja jest 14%, a faktyczna, drodzy Państwo, jest znacznie większa. Bo teraz każdy z Was, co idzie, bo to ja też robię, ja mówię, że to teraz robienie zakupów za gotówkę. To jest emocjonujące, bo człowiek idzie z jakąś określoną kwotą pieniędzy, która jeszcze parę dni temu starczała i się zastanawia, czy starczy. I ci, którzy pracują w strefie budżetowej, no to co oni mają zrobić? No. Jarosław Kaczyński na kongresie, który się odbył wczoraj, w zasadzie pokazał całemu społeczeństwu, no mówiąc brzydko, nie najciekawszy gest. No to teraz dobrze już było i dlatego musicie dalej bronić moich, w cudzysłowie, reform mojego programu, a wy, jak jesteście tacy mądrzy, patrzył sobie na tych swoich tutaj kiwających głowami kiwonów, którzy siedzieli w pierwszych rzędach, jedźcie i rozmawiajcie z ludźmi. No z tymi ludźmi tak się łatwo nie da porozmawiać. Ja być może z uporem maniaka wracam do tematu górników, ale to jest temat bardzo ważny. Zobaczcie państwo, dlaczego Niemcy potrafili nie zamykać wszystkich kopalń. Zacznijmy od tego, że Dlaczego Czesi nie zamykali? Niemcy, którzy zarabiają ponad 3 razy więcej niż Polacy, mówimy o zarobkach, mówimy o dochodach, dla Niemca podniesienie rachunku na prąd ze 100 na 160 zł, 60%, to nie jest jakiś wielki problem. Dla Polaka zaczyna być to problem budżetowy, szczególnie, że te rachunki rosną za śmieci, za prąd, za wszystko. Za wodę. Natomiast oni u siebie wolniej zamykają kopalnie niż Polacy. A Polska jest krajem biedniejszym. I to w Polsce są argumenty za tym, że jeżeli ktoś ma dłużej korzystać z energii węglowej, to raczej biedniejszy, dla którego ta inwestycja w ekologiczną energię jest trudniejsza niż ten bogatszy, który ma z czego dokładać. Szanowni Państwo, tutaj były środki
I te środki, które zostały wynegocjowane, mówi się o 59 miliardach euro, no tych środków nie ma. One zostały, mówiąc tak po prostu, przeżarte. Te środki były z certyfikatów CO2. Tego nie ma. Przecież to miało posłużyć do tego, żeby nie tylko zamykać kopalnie, ale żeby w jakiś taki jak najbardziej racjonalny sposób zachować nawet część tych naszych możliwości wykorzystywania energii węglowej, bo to nie jest tak, że nie ma jakichś tutaj technologii, które by ograniczały na przykład emisję CO2. Mimo tego, że korzystałoby się z węgla. Jest dużo różnych naprawdę technologii. Tutaj nikt nie robił nic. Nie no, czy w ogóle zacznijmy od tego, że jeszcze raz też przypomnę, my mamy możliwość ogromnego zwiększenia własnego wydobycia gazu. Ja zrobię o tym, tutaj zrobimy specjalny program na ten temat. Mamy ogromne złoża gazu, które praktycznie są wykorzystywane w znikomym stopniu, dlatego że PGNiG nie ma interesu ekonomicznego w tanim wydobywaniu węgla, ponieważ powoduje to zmniejszenie zysku. Drodzy Państwo, zobaczcie, jakie są zyski PGNiG. W ogóle jakie są zyski energetycznych firm państwowych na tym całym kryzysie? To są miliardy złotych. Im się po prostu opłaca drożej kupować i drożej sprzedawać. I to już jest polityka państwa, drodzy Państwo. I to jest to, że teraz Jarosław Kaczyński pozwala Orlenowi łupić kierowców po to, że to ma być takie wunderwaffe jego, że 3 miesiące przed wyborami obniży się skokowo i będą dwa efekty. Raz, no Polacy po prostu odetchną i to będzie taka ta słynna, ja to uwielbiam tą historię, bo ona tak wiele rzeczy tłumaczy. Ta koza rabina, to jest tak, przyszedł kiedyś Żyd z problemem, że mieszka w małej izdebce z żoną i dwójką dzieci i po prostu nie wytrzymuje. I stary rabin mówi do niego, zatrudnij służącą. Ale szraby, przecież my teraz zatrudnij służącą, zakwateruj ją u siebie i wróć do mnie. No po tygodniu przychodzi, no teraz to już jest zupełny dramat. Po prostu żona się kłóci ze służącą, dzieciaki jeszcze wrzeszczą, no po prostu nie wytrzymuje. To teraz jeszcze kup kozę i trzymaj w domu. No i na samym końcu tego dowcipu najpierw pozwala sprzedać kozę, potem pozwala zwolnić służącą i ten przychodzi do rabina i mówi, och, teraz mieszkamy w całym pałacu. Więc drodzy Państwo, jak Obajtek wyhoduje cenę 9,50, 9,90 i zjedzie do 7 zł, to Polacy będą szczęśliwi. To jest ta właśnie, można powiedzieć, koza Kaczyńskiego. Ta paliwo po 9... Prostym językiem. Czy pan, panie Kaczyński i inni panowie miłościwie nam panujący, sądzicie, że policjanci rzeczywiście pójdą tak jak w 81 roku i będą bić i pałować ludzi, którzy strajkują? Czy tak jak ewentualnie zachowali się bardzo... Ale policjanci też przyjdą po pieniądze. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Czy tak jak zachowali się tak rzeczywiście bardzo radykalnie jeszcze podczas strajku przedsiębiorców, czy podczas strajku kobiet? Teraz już tak nie będzie. Zrozumcie, czeka nas okres urlopowy. Wiecie Państwo, co przeszkodzi pojechać większości Polaków na urlopy? Cena benzyny. Ale w ogóle wiesz, benzyny. Cena benzyny, cena pobytu, cena jedzenia na miejsce. Ja wiem, bo ja mam znajomych, którzy teraz jadąc nad tego, już nie, w ogóle nawet nie kalkulują jedzenia codziennie w miejscowości, tylko jak zabrać, jakie jedzenie po prostu, żeby żywić się samemu. Pan przyzwyczaił ludzi, że wychodził pan i zawsze z cudowną jakąś obietnicą i pan mówił, że da pan coś. A teraz pan wyszedł i pan powiedział o jakichś guzikach. Wie pan, no ludzie się guzikami nie najedzą. Czy wiesz, ale tu mamy to, Tomku, mamy po prostu taką, to będzie jesień ludu polskiego. To będzie jesień ludu. To znaczy, ludu, nie, bo to jest tak, że on ma
inflacja ma to do siebie, że w budżecie będzie dużo wirtualnych pieniędzy, bo tylko że te pieniądze będą warte mniej. On już zapowiedział, że da tą 14. emeryturę. Ta 14. emerytura to jest po prostu zasiłek, bo to jest tam wypłacane też proporcjonalnie do dochodów. Natomiast ta emerytura, to czy ten zasiłek, nie pokryje kosztów inflacji. Mało tego, on tą inflację napędzi dalej. I teraz jak ja drodzy tych Państwo... Tych podwyżek nie dostaną ani pracownicy, ani funkcjonariusze policji, ani pracownicy cywilni policji, ani pracownicy sądów i prokuratur, ani pracownicy ZUS-u, ani pracownicy urzędów skarbowych. Jeżeli mówimy o 20% inflacji sfery budżetowej. Tomek, jeżeli mówimy o 20% inflacji, która może być już w sierpniu, to mówimy, że tym pracownikom budżetówki wyparowują dwie pensje. Nie mówiąc o tym, że jak mieli jakieś oszczędności w banku, to one również straciły na wartości. Bo większość Polaków trzyma pieniądze na koncie w banku i nawet nie pomyślało tak jak pan premier Morawiecki, który zdaje się nie wierzył do końca chyba w prognozy inflacyjne własnego rządu, bo zindeksował sobie inwestycje w obligacje właśnie indeksowane inflacją. W te rzeczy, które pan mówił, rodem dokładnie z epoki Gomułki, bo już nawet nie epoki Gierka, bo pan bardziej taki nawet ten przekaz pana jest taki gomułkowski, taki. Ludzie tego nie kupują. Polacy są mądrym narodem. Pan po prostu stanął z boku i pan się śmieje. No to teraz zobaczymy, jedziemy rozmawiać z ludźmi. Wie pan, ludzie oczekiwali zupełnie czegoś innego. Że wiesz, no to jest tak, że nie, bo on im powiedział, że są pieniądze, że Platforma była zła, nie dawała pieniędzy. No to się okazuje, że teraz wjeżdża na stół rachunek. I teraz jest, powiem tak, nie ma innego wyjścia z kryzysu niż cięcie wydatków państwa. I to jest bardzo bolesne, bo tego się nie da zrobić bezboleśnie. Nie da się bezboleśnie zabrać ludziom pieniędzy. I teraz jest pytanie takie, a wszyscy przyjdą po kasę, no bo teraz no po prostu wyparowuje, ceny poszły do góry, no teraz ludziom się po prostu, ludzie teraz de facto mają obniżki, to nawet my źle mówimy, że oni przyjdą po podwyżki, oni przyjdą po waloryzację. Bo jeżeli jest inflacja, która faktycznie wynosi oficjalnie 14%, ale odczuwalna jest 30%, czyli po prostu te koszty życia rosną, no to po prostu ci ludzie nie mają po prostu zwyczajnie pieniędzy. To jest, ja wiem, bo ja to rozmawiam z ludźmi, to jest wypisywanie dzieci już z zajęć dodatkowych. Ale to też jest mechanizm... Przerwałem ci, proszę. Nie, bo to jest ten mechanizm, że wiesz, że jak wypiszesz dziecko, to z kolei traci pieniądze ten, który do tej pory zarabiał na uczeniu tego dzieciaka. Czyli on też zaczyna ograniczać swoje wydatki. Włącza się teraz taki słynny mechanizm kryzysowy. Za chwilę będziemy mieli takie fajne słowo, albo nie fajne, stagflację. Ona oznacza spadek PKB przy bardzo wysokiej inflacji i zacznie rosnąć, teraz kolejna rzecz, zacznie rosnąć bezrobocie. Niech pan zobaczy, chociażby próbujecie wykonać jakieś działania, które mają pomóc Polakom kupować węgiel po niższych cenach i nic wam z tego nie wychodzi, bo tego węgla nikt nie może kupić. Jest trudno, bo dalej funkcjonują te... Grupa trzymająca węgiel. Te pana wyhodowane, które zarabiają na pośrednictwie... Na spekulacji po prostu. Spekulacji. Nie boimy się powiedzieć. Ustawili po prostu kolesi, którzy mogli tanio skupować węgiel po 800-900 zł i sprzedawać go po 3000. No to co oni tam, rezygnują z zysku? Kupić go nie mogą. No nikt nie może, znaczy tego. Natomiast wracając tutaj pan do... Pan już nie rządzi. Pana ludzie nie rządzą. Pan podzielił Polskę rzeczywiście na taką sferę różnych wpływów i ludzie wyszarpują to sukno ile więcej zgarną. Już tak odniosę się tak powiem do przykładów historycznych. Tak się niestety dzieje i to naprawdę nakręca pan olbrzymią spiralę niepokoju. Ale teraz to już jest problem taki, że no, tylko że odpowiedzialny rząd by nie doprowadził do takiej sytuacji. Wiesz, jeżeli Kaczyński
w sobotę powiedział rzecz skandaliczną, że są dumni tutaj z tego polskiego z prowadzenia tej polityki covidowej, w sytuacji, w której Polska ma najgorszy wynik na świecie tutaj z krajów cywilizowanych. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie pod względem zgonów nadmiarowych. Czyli po prostu nikomu Janku nie... powiedział, że ludzie nie umierali na ulicy. A gdzie mieli umierać, panie Kaczyński? No w domach umierali, albo w karetkach czekając przed tym. Bo pan chciał, żeby na ulicy umierali jeszcze? Nie, ale to słuchaj, ale to jest to dramat i to przez nich umierali, bo nie potrafili, bo to jest tak, że PiS świetnie rządził sobie, kiedy było prosperity, ale i tak zadłużał Polskę. Tak sobie świetnie dzielił pieniądze, to znaczy kradli, jeszcze dawali trochę ludziom i było fajnie. Ale jak się pojawiło pierwsze trudne zadanie, czyli zarządzanie w sprawie koronawirusa, to rozłożyli system. Oni doprowadzili do tego, że ludzie oprócz tego, że umierali na koronawirusa, to jeszcze więcej ludzi zaczęło umierać na zwykłe choroby. Ale to jest na osobny odcinek, ja już to parę razy sygnalizowałem, opowiadałem o tym, że to, co oni zrobili, to jest po prostu kryminał. Oni stworzyli, po prostu pozbawili. Teraz jest wysyp chorób nowotworowych. Jak wiesz, sam miałem i wiesz o tym, że obserwowałem to, co się dzieje. I mówiłem ci w marcu wtedy 2020 roku, że to, co zrobili, spowoduje wysyp zgonów na nowotwory. I tak jest teraz. Teraz zaczynają umierać ludzie, którzy nie zostali odpowiednio wcześniej zdiagnozowani, nie byli leczeni, a spora część z nich po pierwsze będzie krócej żyła, po drugie będzie miała ten komfort życia dużo mniejszy, niektórych dałoby się uratować, niektórzy będą leczeni dużo drożej, dużo dłużej. Dramat. Żeście państwo odpłynęli, zwracam się znowu do rządzących, robicie sobie sondaże, które mają uspokajać. No, czytam dzisiaj o sondażu pisma, które były opublikowane w Do Rzeczy, pisma 41%. Tak, jasne. Kto w to uwierzy, ludzie? No kto w to uwierzy? Robicie tylko to, że sami się uspokajacie, a tutaj rzeczywiście dalej doprowadzacie nas do nędzy. Robicie bardzo złą robotę. Zobaczcie, ja już tak wracam do człowieka, z którym mieliśmy do czynienia i to nie jest prywata. Zobaczcie, redaktor Cezary Gmyz na swoim Twitterze broni tego złodzieja, który... Respiratorów, że szkoda, bo to była świetna operacja wywiadu. No, no, zgadzacie na to, żeby taki człowiek jeszcze pracował? Daj spokój. No. Ale wiesz, no, Gmyz ma po prostu, wiesz, Eldorado finansowe, wiesz, cała jego rodzina, wiesz, znaczy wiadomo było, że na państwowym na pewno pracuje żona, pracował też jego syn, który był jego operatorem. On sam odmówił mi odpowiedzi na pytanie, czy jego składki emerytalne w Niemczech opłaca TVP, czy on sam. I o tym nawet nie chciał komentować, czy ta jego emerytura to jest wyraz zaufania do państwa, PiS, te składki, które ma tego. W ogóle uznał, że nie musi się tłumaczyć, że to jest jego sprawa. Ale pomijamy tego jednego człowieka. Nie, to tylko, to jest dobry przykład. To jest przykład tak. Tej bezczelności. Zakończmy, bo już jest długo. Przekraczamy jak zwykle czas, jak nam się dobrze rozmawia. Natomiast to jest to takie przekonanie, że rząd się sam wyżywi. No on, ich 20% inflacja nie boli, bo oni sobie przyznali 40% podwyżki. Drodzy Państwo. Kończymy. Pamiętajcie, że udostępnianie tego materiału powoduje uśmiech na twarzy Jarosława Kaczyńskiego. Niekoniecznie jest to uśmiech zadowolenia. I drodzy Państwo, polecam Historię na weekend, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Dzieje Polski według Putina to jest świetny materiał, ale oprócz tego socjalistyczna Druga Rzeczpospolita. Wyobraźcie sobie Państwo, że przed wojną ludzie, do których się odwołuje Jarosław Kaczyński, wprowadzili podatki nawet dwa razy większe niż były dla Polaków pod zaborami. No i tutaj też jest brytyjski skok na herbatę, czyli o tym, jak Anglicy ukradli Chińczykom sekret uprawy liści tego naparu. Drodzy Państwo, naprawdę polecam jeszcze wiele innych ciekawych tekstów i oczywiście standardowo polecam naszą książkę. Drodzy Państwo, jak chcecie się dowiedzieć, dlaczego szef bezpieki PiSu wydał kilka milionów złotych, żeby włamywać się minimum 19 razy najdroższym sprzętem na świecie do telefonu Pegasusa, koniecznie przeczytajcie tą książkę. Ona jest dostępna na stronie kapitalbook.com.pl. Dziękuję.